Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pablo Live, a dzisiaj porozmawiamy sobie o świętach, które przyszły do Polski z zachodu, a dokładnie o jednym ze świąt, które według uczestniczki Familiady przyszło z zachodu. Zapraszam! Najpopularniejszym świętem, które przyszło do nas z zachodu, jest Halloween. I jedna z uczestniczek doskonale o tym wie. A druga uczestniczka uważa, że jednym ze świąt, które przyszło do nas z zachodu, jest... To Święto Niepodległości. Szanowna Pani, a dokładniej Pani Agnieszko, zwracam się do Pani z apelem. Niech Pani troszeczkę, chociaż tak odrobinkę, zainteresuje się historią Polski. Bo jest, chyba że Pani nie jest, Polaczką. Ma Pani obywatelstwo polskie i doskonale każde dziecko w podstawówce już, jako 6-7-latek, 8-9-10, już wie, że Święto Niepodległości jest naszym świętem narodowym, które na pewno nie przyszło do nas z zachodu. Ewentualnie, jakby tak się dogłębić, starać się doszukać jakiejś prawidłowości w Pani odpowiedzi, można by pójść tropem, że ludzie z zachodu pomogli nam odzyskać niepodległość, ale myślę, że to nie można zaliczyć, że to jest święto, które przyszło do nas z zachodu. Ewentualnie uzyskaliśmy niepodległość dzięki zachodowi. I myślę, że odpowiedź na Pani pytanie powinna być nie dość, że punktowana za zero, to powinna Pani drużyna dostać punkty ujemne, ponieważ takie rzeczy nie powinny chyba mieć miejsca. A co Wy sądzicie na temat Święta Niepodległości i w ogóle teleturniejów telewizyjnych? Podobają Wam się czy nie? Święto chyba każdemu się podoba, ale teleturnieje czy się podobają? Czy moje naciąganie interpretowania odpowiedzi Pani Agnieszki jest poprawne, czy też nie? Piszcie swoje zdania w komentarzach i zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które wypuszczam. Mam nadzieję, że niedługo może Magda się do mnie przyłączy. I do zobaczenia w następnym odcinku. W ogóle teleturniejów. Uwaga, zachodnie święto, które z roku na rok chętniej obchodzimy. Ach, Elena. Halloween. Halloween. Dobrze, mamy poszczepkę, czyli szansę. A może Święto Niepodległości?